Panie Michale, wpadliśmy tutaj, poprzestawialiśmy wszystko w tym mieszkaniu i tak od razu zacząłem się zastanawiać, czy panią Wisławę by to bawiło, że jej mieszkanie w tym momencie tak wygląda i wpadają tutaj różne ekipy, żeby z panem rozmawiać. Nie wiem, czy by ją to bawiło, ale tutaj często bywały może nie ekipy telewizyjne, bo raczej ona unikała tego typu medium, ale przychodzili tutaj dziennikarze, raczej nic nie było prze przestawiane. Wówczas zazwyczaj było to o 10 rano, pani Wisława częstowała ich kawą rozpuszczalną oraz koniakiem, co zwłaszcza skandynawskich dziennikarzy wprawiało w stupor. Najpierw zadawała im sama bardzo dużo osobistych pytań i dopiero jak byli trochę poobijani przez te pytania to mówiła wtedy, no dobrze to proszę to teraz pan, no to teraz pan. Pani Wisława chyba często miała gości? Trudno powiedzieć, bo właściwie to no tak, prowadziła dosyć powiedziałbym regularne życie towarzyskie wśród swoich przyjaciół czy znajomych zapraszała ich tutaj, do tego, do tego salonu, zazwyczaj nie więcej niż 8, no może 10 osób, bo już uważała, że powyżej tej liczby to już zaczyna się tłum i organizowała przyjęcia, kolacje połączone z loteryjkami, ale nie te loteryjki były najważniejsze, tylko najważniejsze było chyba to, że ona komponowała tak tych gości, żeby oni mogli ze sobą o czymś konkretnym, jednym porozmawiać. Bardzo nie lubiła, jak dochodziło do takich Rozmów w podgrupach, i to najczęściej był jakiś temat, który ją akurat interesował. Na przykład pisała o czymś wiersz. Także można powiedzieć, że kontynuowała taką tradycję bo ja wiem salonów literackich. Czy pan często był zapraszany? Czy pan bywał zawsze na takich spotkaniach? No nie, nie zawsze. Jeżeli się komponowałem, oczywiście do tych, do tych kolacji, to wówczas tak. To mieszkanie chyba też nadal rzadko bywa puste. Jesteśmy akurat w takim momencie, gdzie jeden rezydent wyjechał i czekamy na kolejnych. Jak Państwo decydujecie o tym, kto w tym mieszkaniu może zamieszkać? Kiedy odzyskaliśmy to mieszkanie, to mieliśmy dylemat, co z nim zrobić. Czy zrobić tutaj jakiś rodzaj muzeum, czy zrobić tutaj po prostu biuro? Fundacji, czy je sprzedać. Ale doszliśmy do wniosku, że dobrze by było, żeby ono żyło i żeby ono żyło jakimś takim życiem, powiedziałbym, literackim. I doszliśmy do wniosku, że będziemy w nim organizować rezydencje literackie. To jest coś, czego jest w sumie niewiele w Polsce, a to polega na tym, że pisarze albo tłumacze mogą tutaj przyjechać i przez miesiąc sobie pracować. Mamy podpisane umowy z różnymi partnerami, sponsorami, którzy, dzięki którym ci tłumacze również dostają jakieś Skromne, ale jednak diety. No i właściwie przez cały rok ktoś tutaj mieszka. To zależy, bo tych programów jest kilka, ale w niektórych programach to my, czyli zarząd fundacji, decydujemy o tym, kto, kogo przyjmujemy. W innych programach to tak naprawdę te instytucje, nasi partnerzy decydują o tym, kogo tutaj przysyłają, ale mieszkanie cały czas żyje z krótkimi przerwami na sprzątanie. Czy dzielą się później ci rezydenci jakimiś historiami z tego mieszkania? Różnie bywa. Niektórzy czują się zobowiązani do tego, żeby na przykład w książkach, nad którymi pracują, pojawiało się jakieś odwołanie albo do tego mieszkania, albo do Szymborskiej, albo do poezji Szymborskiej, albo po prostu do Krakowa. Więc jakieś ślady tych rezydencji zostają na pewno. Ale myślę, że też w środowisku się dzielą doświadczeniami z tego mieszkania, dlatego że mamy sporą kolejkę chętnych na, na rezydencję w tym mieszkaniu. Też czy te osoby, które tutaj przyjeżdżają, próbują kontynuować jakoś to dziedzictwo Wisławy Szymborskiej, bardziej myślę pod względem takim towarzyskim, że też gdzieś, kiedy macie Państwo tutaj jakiegoś rezydenta, to wpadacie do niego na takie mini mini spotkanie literatów. Wpadamy na krótkie, robocze, niezapowiedziane spotkanie, jak mówił towarzysz Gierek, ale to nie, no raczej tak naprawdę wpadamy po to, żeby zapytać, czy czegoś im nie trzeba. Nie, raczej tutaj oni tylko i Wyłącznie pracują, z tego co wiem, natomiast w ramach tych rezydencji organizujemy im również spotkanie autorskie w jednej z, powiedzmy, księgarni kawiarni w, w Krakowie. I to jest, no, uzgadniamy, kto ma prowadzić to spotkanie i jak ono ma wyglądać, ale właściwie każdy rezydent do tej pory z, tego, z tej możliwości skorzystał. Czy przez ostatnie lata gdzieś Pan być może zauważył, że pojawili się jacyś tacy. Naśladowcy Wisławy Szymborskiej, gdzieś w swojej poezji, w swojej twórczości, bardzo inspirujący się jej wierszami. Nie. I muszę powiedzieć, że to jest dowód na to, że Szymborska była i jest zjawiskiem osobnym w poezji polskiej, bo jeśli istnieje coś takiego, istniało coś takiego jak Polska Szkoła Poezji, to tak naprawdę ci, większość tych poetów wytworzyła wokół siebie takie kręgi właśnie naśladowców, kontynuatorów. Natomiast Szymborska no, na pewno do tej Polskiej Szkoły Poezji należała. Ale właściwie nie dorobiła się nikogo takiego. Ona wypracowała taki styl, który w jakimś sensie był, był stylem osobnym. I my też przywiązujemy wagę do tego, żeby na przykład jurorzy Nagrody Imienia Wisławy Szymborskiej nie wybierali Poetów czy poetek, którzy piszą podobnie jak Szymborska. To zupełnie nie, nie o to chodzi. Tak samo jak ona ceniła inne poetyki, tak samo i nasi jurorzy po prostu wybierają takich poetów i poetki, którzy po prostu, których po prostu uważają za najważniejszych, najwybitniejszych w danym roku. A czy pan zawsze z tego wyboru jury jest zado zadowolony na tej zasadzie, że sobie pan myśli Wisła Szymborska wybrałaby właśnie też tego autora z tego grona? Ja swoją swoje opinie, jeśli pan pozwoli schowam. Tak, no, najczęściej Prawie zawsze byłem zadowolony, oczywiście, ale też czasami myślałem sobie, że, że rzeczywiście akurat z tego wyboru byłaby, byłaby zadowolona, albo być może jakaś poezja, której jeszcze nie miała możliwości poznać, by jej się spodobała. Zaczynamy takie wielkie świętowanie. Bo przecież rok 2023 będzie rokiem Wisławy Szymborskiej. Coś specjalnego Państwo właśnie na ten nadchodzący rok przygotowaliście? Tak, tak naprawdę to dla miłośników poezji szymborskiej, dla tych, którzy już ją czytają. I czytali, mamy w planach publikację wierszy wszystkich. Wydawnictwo Znak przygotowuje takie dwu, taką dwutomową publikację. Dlatego dwutomową, że w pierwszym to tomie znajdą się wiersze te tak zwane poważne. I to nie tylko te, które znalazły się, które były już opublikowane w tomach poetyckich, ale także wiersze rozproszone i także kilka wierszy przepisanych z rękopisów. A w drugim tomie znajdą się wiersze niepoważne i zabawy literackie. Natomiast takim centralnym momentem obchodów, bardzo nie lubię tego słowa, będzie 2 lipca, czyli dokładnie data urodzin setna data urodzin setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej i wtedy w Krakowie zostanie otwarty park jej imienia. Więc już Państwa zapraszam bardzo serdecznie do tego parku. To będzie pierwszy park literacki w Polsce i pierwszy park poświęcony kobiecie w Krakowie. A poza tym, dla tych, którzy jeszcze nie znają Wisławy Szymborskiej, przygotowujemy koncert, a może nawet kilka koncertów, na których będzie można posłuchać piosenek do słów Wisławy Szymborskiej i to właśnie do słów z tych wierszy, które są powiedzmy mniej, mniej znane. Bo muszę powiedzieć, że to jest jakiś taki nasz mówię tutaj o fundacji Szymborskiej problem to znaczy jeżeli organizujemy jakieś spotkanie poświęcone Szymborskiej to przychodzą ludzie tacy powiedzmy 50 plus z dotarciem do młodych czytelników w Polsce bo we Włoszech nie we Włoszech młodzi chętnie sięgają po Szymborską ale w, w Polsce jest problem. Natomiast ostatnie doświadczenie, kiedy to Sanach nagrała piosenkę do słów Szymborskiej, pokazuje, że to jest droga do, do, do tych młodych. To znaczy, ja nawet miałem taki pomysł, żeby wydawca opatrzył to wydanie Szymborskiej taką banderolą, zawiera tekst piosenki Sanach. Być może to spowoduje, że młodzi czytelnicy sięgną i przeczytają, może jeszcze jakieś inne wiersze. Ogólnie ta ostatnia płyta Sanach, gdzie też oczywiście Wisława Szymborska się znalazła, mnie w jakiś sposób rozbawiło, bo czytałem komentarze przed tymi nagraniami i co młodsza część słuchaczy zachwycała się, jak pięknie napisane przez Sanach w ich rozumieniu są te teksty. Czy pana na przykład takie podejście młodych nieznajomość poezji dziwi? No nie, oczywiście, że mnie nie dziwi, bo też poezja, umówmy się, że nie, nie jest jakimś taką najbardziej popularną, najbardziej popularnym z gatunków literackich, więc być może trzeba wykonać jakiś wysił, dokonać jakiegoś wysiłku, żeby dotrzeć do tego, kto to napisał i sięgnąć jeszcze po coś. Ale, ale to nie jest tak, że młodzi ludzie nie czytają poezji. Akurat w Sanach trafia do na przykład licealistów. Może to jest jeszcze Trochę za wcześnie i wtedy czyta się poezję no wyłącznie tę, którą się czyta w szkole. Natomiast pamiętam po sobie, że taki moment, w którym ja zacząłem czytać, powiedzmy już samodzielnie i bez przymusu, to był, to był taki okres już po, po, po liceum, po, po maturze, tak naprawdę. Więc ja jestem przekonany, że przynajmniej część z tych, którzy się teraz zachwycają tekstami Sanach. Zajrzy do, do tego, kto, kto naprawdę jest ich autorem i będzie czytać tego słowackiego, asnyka, no i szymborsku. Wspomniał pan, że we Włoszech nie ma problemu z młodszymi czytelnikami, jeśli chodzi o Wisławę Szymborską. Czy w nadchodzącym roku planujecie też państwo wyjść poza Kraków, poza Polskę Absolutnie. z jakimiś publikacjami, wystawami? Absolutnie tak. Tak naprawdę dzięki temu, że to Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ten rok 2023 rokiem szymborskiej, to za pośrednictwem instytutów polskich mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do również zagranicznych odbiorców jej poezji, również będziemy składać oferty wydawcom, no bo jednak mamy, będziemy mieli w tej chwili nowe wiersze, jeszcze nie, nie znane szymborskiej. No, ale ale na przykład we Włoszech planujemy wystawę, a nawet cykl wystaw jej poświęconych i cykl no powiedzmy imprez różnego, różnego rodzaju. W zeszłym roku ukazała się Czarna Piosenka, czyli taki pośmiertnie już opublikowany przez nas zbiór wczesnych wierszy Szymborskiej i w marcu przyszłego roku planujemy jego, można powiedzieć, promocję. Więc na pewno we Włoszech będzie sporo się działo no i na pewno w różnych innych częściach świata też. Tak naprawdę łatwiej mi będzie Panu powiedzieć, co się działo, na przykład jeżeli się spotkamy za rok, niż co się będzie działo, bo też bardzo wiele instytucji zgłasza się do nas z takim pomysłem, żeby, żeby coś zrobić, i żebyśmy to jako Wsparli i właśnie tym się będziemy zajmować głównie w przyszłym roku. To jest tak, że Wisława Szymborska, która sama sporządziła statut swojej fundacji, właściwie zobowiązała nas do zajmowania się głównie poezją innych, ale czujemy się z tego zobowiązania zwolnieni akurat w przyszłym roku, gdzie będziemy głównie się skupiać na, na mówieniu, bo nie lubię słowa promowanie mówieniu o poezji szymborskiej promowaniu obchodów. No może tak. Szymborski, Niech tak będzie. już, już Niech sobie będzie, ale odworując to już... z tego języka. Ale nie wspomniał Pan o kalendarzu, który już można przecież na przyszły rok tak trochę tradycyjnie. Nie wspomniałam je jeszcze o pewnie wielu innych rzeczach, bo... ale tak, kalendarz już można dostać, jak to teraz się mówi, w dobrych księgarniach. I to jest kilka kalendarz, ich mamy w Krakowie. Tak, i to jest kalendarz zawierający wyklejanki, czyli kolarze Wisławy Szymborskiej, takie jeszcze niepublikowane, nie, nie, nieznane, czy też mniej znane. No i w przyszłym roku. Również wspomnę jeszcze o jednym, nie mogę podać nazwy firmy, ale powiem tak, pewna firma odzieżowa przygotowuje ogromną kolekcję odzieży dla młodych ludzi, właśnie, czyli tych odbiorców, do których chcemy dotrzeć, inspirowanych twórczością, twórczością szymborskiej. I tam też w sklepach tejże marki będzie można kupić książkę, właściwie taki albumik, książkę do częściowo notes z, z, tymi, z tymi wierszami. Bardzo jesteśmy ciekawi. Jak to, się, jak to się uda, jak to się wszystko połączy w jakąś, jakąś jedną całość. Na pewno będzie się działo dużo i na pewno będzie się działo różnorodnie. A czego by pan życzył wszystkim na ten oczywiście nowy rok Wisławy Szymborski? Ja bym życzył. To będzie trudny rok, bo to będzie rok wyborczy, więc podejrzewam, że bardzo, że ten, ten taki język dominujący to będzie język ostrej walki wyborczej. A Pana jeszcze ten język irytuje już, czy nadal bawi? Bo często Pan sobie dworował z różnych przemówień politycznych czy też wyrażeń no, politycznych. Ja te, trochę mnie irytuje, trochę mnie bawi, ale czasami mnie niepokoi. Jeżeli mnie niepokoi, to staram się o tym pisać. Ale ten język odłóżmy na bok, bo właśnie jeżeli mam coś komuś życzyć, to życzyłbym, żeby odskocznią od tego języka był język literatury, a w szczególności poezji, a w szczególności poezji Wisławy Szymborskiej.